Załóżmy taką sytuację. Podróżujesz szlakiem piastowskim, zwiedzasz pałuki lub po prostu przemieszczasz się z Bydgoszczy do Poznania. Akurat masz chwilę czasu, niedużo, kilka godzin. Zastanawiasz się, gdzie możesz spędzić ten czas aktywnie, w sposób interesujący. Do tego jesteś miłośnikiem architektury i historii. Nagle przed oczami mika ci tablica z napisem Żnin 5 km. Myślisz, coś słyszałem, ale czy warto? A wtedy pojawiamy się my, mówiąc zdecydowanie i twardo, warto. A to udowodnimy Wam w trakcie dwóch żnińskich odcinków, które w najbliższych dniach pojawią się na naszym kanale YouTube. Na pierwszy ogień idą żnińskie zabytki. Obiekty, które kiedy już zawitacie do stolicy pałuk, po prostu musicie zobaczyć. Zaczynamy od mocnego uderzenia, czyli rynku staromiejskiego, dzisiaj noszącego miano Placu Wolności. A na jego środku stoi gotycka wieża ratuszowa, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów terenu całych pałuk, a być może i całej Wielkopolski, wieża ratuszowa, ponieważ faktycznie jest to dawny punkt, gdzie rezydowali włodarze miasta. To masywna, typowo gotycka, powstała w XV wieku konstrukcja. Oczywiście wówczas nie powstała tylko sama wieża, ale także cała konstrukcja ratusza. Problem w tym, że była drewniana, więc jak się można domyślić, szybko spłynęła. A to stało się w XVII wieku i mało brakowało, a płomienie strawiłyby także samą wieżę. Szczęśliwie udało im się uratować. Naprawdę dobry czas dla konstrukcji miał jednak dopiero nadejść. Co prawda po pożarze pozostałej części magistratu całość zagospodarowano jako więzienie, a później archiwum miejskie. Na szczęście władze miejskie o konstrukcji nie zapomniały. Dziś wieża, poza posiadaniem statusu swoistego punktu orientacyjnego, a także walorami estetycznymi, pełni ważną rolę edukacyjną. Wszak właśnie tutaj działa Muzeum Ziemi Pałuckiej. Placówka bardzo ciekawa, którą koniecznie musicie odwiedzić. Pozostańmy jeszcze na chwilę na rynku i rozejrzyjmy się dookoła. Może brak tutaj monumentalnej zabudowy, a kamienicą daleko do wielkomiejskich, jednakże może właśnie dzięki temu jest tutaj po prostu uroczo. Niektóre kamienice pamiętają przełom XIX i XX wieku, część reprezentuje secesję. A ten szlak ciekawego budownictwa to nie tylko sam rynek, a także okoliczne. 700-lecia, średnia, Rychlewskiego, czy zdecydowanie najpiękniejsza z nich, czyli Śniadeckich. Przy samym Placu Wolności warto z pewnością zwrócić uwagę na neogotyckie budynki dawnego magistratu, sądu rejonowego, czy liceum ogólnokształcącego. Wszystkie one powstały na początku XX wieku. Jesteśmy na wspomnianej już ulicy Śniadeckich, w trakcie, który pięknie zamyka ten staromiejski, żniński ciąg kamienic i ulicy, która prowadzi nas do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski, do obiektu, który przypomina nam, jak burzliwe były dzieje Żnina. Dziś ten neogotycki budynek to oczywiście katolicka świątynia, jednakże w momencie powstania, a więc w 1909 roku, służył ewangelikom. Wszak miasto znajdowało się pod zaborem pruskim. Jednak, co ciekawe, była to już druga wersja konstrukcji służącej protestantom. Pierwsza wzniesiona została tutaj w 1839 roku. A jeśli jeszcze bardziej cofniemy się w czasie, do lat 30. XIV wieku, dotrzemy do punktu, w którym ufundowano tutaj klasztor dominikanów z kościołem Jana Chrzciciela na czele. Klasztor zamknięto w 1825 roku, oczywiście w wyniku działań zaborców. Chwilę później zburzono niestety zabytkowe, gotyckie zabudowania. Szczęśliwie po dziś dzień, właśnie w kościele poewangelickim na końcu ulicy Śniadeckich, możemy podziwiać pozostałości po bytności dominikanów w Żninie. Te znajdziemy chociażby w postaci obrazu barokowego z XVII wieku Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Boską Gankową. Co ciekawe, dominikański kościół wcale nie był pierwszą budową sakralną w historii Żnina. A to dlatego, że prawdopodobnie już w XI wieku powstała romańska świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. A żeby Wam uświadomić, jak dawne to czasy, należy wspomnieć, że jej pierwszą wersję zniszczyli podczas najazdu w 1331 roku Krzyżacy. Potem wybudowano drewniany obiekt, który w XV wieku zastąpiono zdecydowanie bardziej trwałą, ceglaną świątynią. I tę, oczywiście po wielu przebudowach, znamy dziś jako kościół pod wezwaniem świętego Floriana. Co istotne, w mury świątyni wkomponowano część głazów z oryginalnej romańskiej konstrukcji. Bez problemu powinniście je odnaleźć, a na jednym z nich znaleźć ryt jeźdźca. W
to, co widzimy na zewnątrz, to dzisiaj oczywiście głównie gotyk. Choć ostatnia duża przebudowa miała miejsce w latach 1792-1795. W środku jednak króluje już baron. Będąc w tym miejscu, nie spoglądajcie tylko na budynek kościoła, ale także na konstrukcję znajdującą się po drugiej stronie ulicy. To budynek tzw. sufragani, czyli siedziby diecezji. Klasycystyczny pałac powstały w 1795 roku na potrzeby biskupa łubiańskiego. Zresztą herb rodowy biskupa znajduje się nad wejściem budynku, w którym dzisiaj znajduje się Muzeum Sakralne. Jest jeszcze jeden zabytek sztuki sakralnej i mówię o nim na końcu tej sakralnej wyliczanki, ponieważ w momencie powstania znajdował się poza granicami miasta, konkretnie we wsi Góra. Dzisiaj to jest oczywiście Żnik. Również bardzo stary obiekt, bo pamiętający początek XVI wieku. Oczywiście to, co widzimy dzisiaj z zewnątrz, to forma nieco młodsza. Niemniej cały czas jest to pełnoprawny gotyk. Nie samymi zabytkami sakralnymi człowiek żyje. Coraz większe grono miłośników zdobywa przecież turystyka industrialna, polegająca na podziwianiu obiektów, dawniej służących jako miejsce produkcji, rzemiosła czy przemysłu. Często są to zrujnowane, ledwo trzymające się w jednym kawałku i dawno opuszczone zakłady przemysłowe. Jednak nie tutaj, nie w Żninie, ponieważ po rewitalizacji, która została przeprowadzona kilka lat temu, obecnie cukrownia Żnin to jedna z największych pereł województwa kujawsko-pomorskiego, jeden z najbardziej docenionych i znanych obiektów usługowych. Potężny kompleks ceglanych budynków dziś pełni funkcję nowoczesnego hotelu, centrum kongresowego i rekreacyjnego. A to wszystko za sprawą doprawdy rzadko spotykanej skali rewitalizacji. Całość oddano do użytku w 2021 roku, ale wierzcie, że było co rewitalizować. Cukrownia została zamknięta w 2004 roku, następnie pełniąc funkcje magazynowe. Co oczywiste, nieużywany budynek popadał w ruinę, a co gorsza, w 2017 roku wielka wichura doprowadziła do zawalenia górującego nad kompleksem 80-metrowego komina. Wtedy wydawało się, że to koniec pięknej historii, jednak na szczęście komin, co prawda nieco niższy, odbudowano, a cały kompleks doprowadzono do dzisiejszego imponującego stanu. A jak bardzo historyczny jest to obiekt, niech świadczy fakt, że cukrownia została uruchomiona w 1894 roku. Działała więc przez pełne 110 lat i nie muszę dodawać, że był to jeden z największych pracodawców w regionie i największy producent cukru. Można więc rzec, że to piękna, długa i dosłownie słodka historia. A na koniec, choć nie dlatego, że jest najmniej znaczący, a raczej przeciwnie, bo to kawał historii Żnina, stacja kolejki wąskotorowej. Ten ceglany budynek wybudowano jeszcze w XIX wieku, a konkretnie w 1894 roku. Dziś budynek nosi nazwę Żnin Potockiego od sąsiedniej ulicy. Jest to początkowy lub końcowy, w zależności od tego jak spojrzeć, przystanek na popularnej turystycznej trasie kolejki wąskotorowej, czyli Żnińskiej Kolei Wąskotorowej. Właśnie stąd dojedziecie do tak popularnych miejsc turystycznych jak Biskupin czy Wenecja, a końcowy przystanek tej trasy to Gąsawa. Zdecydowanie warto wyruszyć w tę trasę. Tak samo jak i zdecydowanie warto czekać na kolejny odcinek z naszego żnińskiego cyklu, który już niebawem pojawi się na naszym kanale YouTube. Zwiedzanie przedstawionych w filmie obiektów powinno zająć Wam kilka godzin, co idealnie wpisuje się w ideę ciekawej, jednodniowej wycieczki. I do takiej, co najmniej, bo przecież warto zostać tutaj na dłużej, serdecznie Was zachęcamy.